witajcie za kamerką Kobikowski a przed wami ostatnia z trzech malutkich nowości Kobi Action Town jakie niedawno wziąłem na celownik zbadaliśmy już pożar na stacji benzynowej salę operacyjną a teraz przyjrzymy się dokładnie zestawowi mini koparka zapraszam w zestawie znajdziemy jedną figurkę jest to budowlaniec widzimy bardzo ładny nadruk po raz pierwszy tego typu nadruk na torsie jest to taka koszula robocza. Tam widzimy też takie dwa jakby paski odblaskowe mające po środku. Takie paski ala odblaskowe widzimy też na nogawkach. Bardzo ładny budowlaniec. Nie ma co do tego wątpliwości, dostał łopatę jako swoje narzędzie pomocnicze. Nie mogło zabraknąć też na jego głowie kasku. Kask jest akurat to jest starsza konstrukcja, ale bardzo mi się podoba, ma takie fajne przetłoczenia. No, a na twarzy widzimy nadruk w postaci takich okularów ochronnych. No, naprawdę fajny gość. W ten sposób nasz mały zestawik wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Instrukcja nawiasem mówiąc była bardzo czytelna, prościutka, żadnych wątpliwości co do tego, jak to zmontować. Nasz tutaj robotnik on jest tym operatorem tutaj tej mini koparki, dlatego już odłożymy na bok tą łopatę, no nie, nie po to tutaj on ma taką maszynę, żeby operować jakąś łopatą i w ten sposób to wygląda. Ten modelik, słuchajcie, no jest taki malutki, no bardzo ładny, malutki, taki słodziutki. Możemy go spojrzeć na niego dwojako: albo jako na takie dosyć dokładne odzorowanie takich malutkich kopareczek, jakie czasami widzimy na naszych chodnikach, na przykład w miastach, które tam przy... kopią rowy pod jakieś przewody, coś takiego, wykonują takie drobne prace, czyli taka mała kopareczka chociaż powiem wam że najczęściej tego typu małe kopareczki widzę na, na takich na gąsienicach ale e, no ale może są też warianty kołowe jak najbardziej albo możemy spojrzeć na to na ten zestaw troszeczkę inaczej jak na taką e, taką śmieszną uproszczoną miniaturkę dużej koparki Rozumiecie, Taką, że to jest taka duża koparka, tylko tak, tak, tak zmniejszona humorystycznie, że tak powiem, do takich małych rozmiarów. W ten sposób dwojako możemy spojrzeć na, na ten zestaw. Dobra, tutaj te, tego pana możemy oczywiście umiejscowić. Da się to zrobić dosyć tak precyzyjnie, natomiast ja nie jestem, że tak powiem, ten, te, te fotele nie zyskały mojej takiej. Pełnego mojego uznania, ponieważ według mnie ta, ta płetwa, taka po środku, która ym, blokuje tą figurkę, powinna być albo trochę taka, jakaś większa, grubsza, żeby one się tam trochę lepiej mocowały, te figurki. No ale da się, da się ją tam dobrze umiejscowić. Yy, tak. Miejsce dla operatora, jak najbardziej. Yy, kierownica, jedna taka dźwignia. Yy, nie wiem, może to być na przykład dźwignia, właśnie dedykowana do tutaj do obsługi funkcji ramienia a kierownica do kierowania samym pojazdem możemy to sobie tak jak chcemy wyobrazić widzimy tu jakieś detale tu jest właśnie ta, ta taka poręcz nowego typu światełko ostrzegawcze No znaczy że możemy tak sobie to wyobrazić że to jest właśnie e, świetlny sygnalizator ostrzegawczy tu jest ta, ta kafelka taka z, z fakturą ale my już ją znamy od czasów Pershinga. Tak. Yy, aha, sa, cały ten, cała ta góra rusza się tutaj właśnie na takim, na takim zawiasie, tak jak wieże czołgów, nie? Więc to fajnie. Tył jak najbardziej fajnie ukształtowany z takimi zaokrągleniami. Widzimy taką kratkę wentylacyjną, no bo w tym miejscu pewnie mieści się Cały ten zespół napędowy, power pack, jakiś silnik yy, czy coś takiego. Tutaj widzimy, zobaczcie, to jest, to jest nowość. To są klocki yy, takie 1 na 3 yy, Tutaj dodatkowo jest przyozdobione to nadrukiem, yy, ale nas jak najbardziej, bardziej nas obchodzi ten kształt. On będzie bardzo potrzebny do yy, yy, w przypadku na przykład czołgów do. Od wież niektórych typów, no i pancerzy w niektórych miejscach. Widzimy takie ładne zaoblenie kolce 1x3. Jak najbardziej będzie to użyteczne. Czekamy oczywiście na kolory typu zielony i tak dalej, chociaż na pewno ten też się przyda w przypadku na pewno maszyn budowlanych jak najbardziej. No i tutaj teraz najważniejsza, jakby prawdopodobnie, funkcja tego. Czy też cecha tego, tej malutkiej kopareczki, czyli ramię koparki, zobaczcie. Mamy tutaj odzorowany w prosty sposób jej, jej funkcje. Możemy się tutaj bawić, że tak powiem, w, w nabieranie. Łyżka też pracuje. Łyżka jest wykonana z takiego jednego klocka z zaokrągleniem. Proszę bardzo. Te, te zaczepiki, tutaj. A, to jest podobne, ponowne wykorzystanie tutaj tych właśnie elementów, którymi strasznie który strasznie mi się spodobały już właśnie od czasu robota Saperskiego bardzo potrzebne elementy. Te zawiasy trzymają dosyć mocno, ale jeżeli wiadomo, jak powstaje takie długie ramię, duża siła na nie działa, to ono wiadomo, będzie, będzie opadać. Jest tu taki punkt, w którym możemy sobie takie. Położenie spoczynkowe zrobić, bo mniej więcej tak wtedy sobie możemy jeździć i to na pewno wtedy nie będzie opadać. Prosty, fajny modelik. W zestawie znalazły się też e, takie elementy zapasowe, w tym właśnie te takie zaczepiki. I z tym bym pokombinował, bo zobaczcie, tak troszeczkę nie pasuje mi w tym zestawie, że jest tylko jeden taki element luźny, który można by. Gdzieś tutaj mocować, czyli ta łopata, nie całkiem bezużyteczna, no bo są takie później precyzyjne jeszcze parę, do wykonania paru, paru precyzyjnych ruchów tam, gdzie już, że tak powiem, koparka nie mogła dojść i tutaj gdzieś można by spróbować wcisnąć ten, ten jeden z tych zaczepów, żeby zawsze z boku można było montować tą łopatę. Szkoda, że jakby już tutaj sam. Projektant od tego zestawu o tym nie pomyślał. Wtedy zestaw wydawałby się ciut bardziej kompletny, ale tutaj, żeby było jasne, bardzo mi się on podoba i no nie ma się tu do, do czego za bardzo przyczepić. Podsumowując, zestawik jak najbardziej na tak. Polecam go Wam, no zwłaszcza jeżeli siedzicie w takich właśnie sprawach miejskich, budowlanych. Ewentualnie jakoś źródło części w momencie, teraz kiedy właśnie dokładnie wiecie mniej więcej, jakich części się tutaj może, możecie spodziewać. Tutaj tym zestawem już aż tak bardzo się nie, nie podniecałem, ponieważ jakby no, miał tego pecha, że większość z tych nowych elementów widziałem już w tych innych zestawach, ale te, te, te skosy 1 na 3, jak najbardziej tutaj na tak, i tutaj spodziewam się ich ciekawego wykorzystania w serii drugowojemnej. Generalnie cała konstrukcja bardzo mi się podoba, jest przemyślana, prościutka. No, i przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to zestaw niedrogi. On powinien kosztować kilkanaście złotych. Nie wiem, czy tam, czy od dwunastu do, do kilkunastu jeszcze, w zależności od tego, jak tam. Jaka jest jego dostępność? W internecie pewnie samego tego zestawu nie warto kupować, bo wiadomo, dochodzą wtedy jeszcze koszty wysyłki. Ale może jako dodatek do jakiegoś większego zamówienia. No ale powiem Wam tak, nie określam tego jako zakup obowiązkowy, ale bardzo fajny dodatek do naszej serii miejskiej. Ciekawe rozwiązanie: malutka kopareczka. W kolejnych odcinkach przejdę teraz do już większych konstrukcji. W tym bardzo dużych, takich jak samolot transportowy Herkules. Mam nadzieję, że w następnym filmie. A teraz póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się.